Konflikt między szlachtą a dworem w panu Tadeuszu. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza to nie tylko romantyczna epopeja i opowieść o miłości, ale także obraz społeczeństwa polskiego okresu spowodowanego rozbiorami. Jednym z głównych wątków tej powieści jest konflikt między szlachtą, reprezentowaną przez głównego bohatera Tadeusza Soplicę, a dworem, który symbolizuje wpływy zaborcy rosyjskiego. W tym wypracowaniu analizuje główne przyczyny tego konfliktu oraz próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy można go porównać do konfliktu między tradycją a nowoczesnością. Konflikt między szlachtą a dworem w panu Tadeuszu ma swe głębokie korzenie w historycznym kontekście utworu. Akcja powieści toczy się w okresie rozbiorów Polski, kiedy to kraj został podzielony między trzech zaborców Rosję, Prusy i Austrię. Szlachta Polska która od wieków cieszyła się przywilejami i autonomią, zaczęła tracić swoją pozycję i wpływy pod rosyjskim panowaniem. To właśnie ten konflikt między polską szlachtą a rosyjskim dworem stanowi tło DLA wydarzeń opisanych w powieści. Główną przyczyną konfliktu między szlachtą a dworem jest nie tylko różnica w statusie społecznym, ale także odmienny światopogląd i wartości, jakie reprezentują te dwie grupy. Szlachta utożsamiała się z polską tradycją, kulturą i duchem narodowym. Była dumna ze swojego dziedzictwa i pragnęła zachować polskość w obliczu rosyjskiej dominacji. Dwór natomiast reprezentował interesy zaborcy rosyjskiego i kultywował obce rosyjskie zwyczaje oraz wartości. Konflikt ten jest również związany z różnicami kulturowymi między dworem a szlachtą. Dwór wprowadzał rosyjskie obyczaje i normy, co wywoływało niechęć i opór szlachty. Konflikt między tradycją a nowoczesnością. Jest jednym z aspektów tej opozycji. Szlachta trzymała się tradycji i kultury polskiej, podczas gdy dwór próbował narzucić nowoczesne obce wartości. To zderzenie kultur i światopoglądów jest jednym z ważnych motywów pana Tadeusza. Warto zaznaczyć, że konflikt między szlachtą a dworem jest także konfliktem klasowym. Szlachta reprezentuje tradycyjną, feudalną strukturę społeczeństwa, gdzie pozycja społeczna była dziedziczona i oparta na ziemi. Dwór natomiast Reprezentuje nowoczesność, gdzie pozycja społeczna była oparta na służbie państwu i związkach z zaborcą. To różnice w poziomie dostępu do władzy i zasobów wywołują napięcia między tymi dwiema grupami. W panu Tadeuszu konflikt między szlachtą a dworem jest ukazany jako tragiczna sytuacja, która prowadzi do osłabienia Polski i utraty niepodległości. Ostatecznie bohaterowie muszą połączyć siły i wspólnie bronić ojczyzny przed obcym panowaniem. W tym sensie można powiedzieć, że konflikt ten nie jest jedynie sporem między dwiema grupami społecznymi, ale także dramatycznym obrazem upadku Polski podczas rozbiorów. Podsumowując, konflikt między szlachtą a dworem w panu Tadeuszu ma swoje głębokie korzenie w historycznym kontekście utworu. Główne przyczyny tego konfliktu to różnice społeczne, kulturowe i światopoglądowe między tymi dwiema grupami. Można go także porównać do konfliktu między tradycją, a nowoczesnością, gdyż szlachta reprezentuje tradycję i polską tożsamość, podczas gdy dwór symbolizuje wpływy zaborcy rosyjskiego i nowoczesność. To konflikt, który kształtuje losy bohaterów i całego narodu, stanowiąc ważny motyw pana Tadeusza oraz obraz dramatycznych czasów rozbiorów Polski.